Dzisiaj inny temat, najlepszy. Wracamy sobie do gry z dzieciństwa. A tą grą jest Shrek 2. Pamiętam jeszcze czas, kiedy byłem w podstawówce, chyba w drugiej klasie albo w pierwszej i kolega pożyczył mi tą grę. Wiecie, to były jeszcze czasy, kiedy gry do działania wymagały płytki włożonej do napędu, tak na bieżąco, więc jak ktoś pożyczał ci grę oryginalną, zaraz po tym jak ją kupił, to musiał być twój najlepszy ziom, albo przez czas, kiedy miało się tą grę u siebie pożyczoną, to ten właściciel nie mógł wtedy w nią pogrywać, więc trzeba było się spieszyć z przechodzeniem gry, żeby nie naciągać dobrego serca przyjaciela. Odpaliłem sobie ją już trochę wcześniej, żeby sprawdzić, czy działa spod Linuxa i całe szczęście działa. Natomiast nie sprawdzałem, czy da się ją obsługiwać padem. Kurwa, mam nadzieję, że się da, bo ja jestem obligatoryjnym padowaczem. Ale się nie da niestety. Nic nie działa. Dobra, okazuje się, że da się jednak. Jedynym przyciskiem, jaki działa, jest ta strzałka, która powoduje, że znikają wszystkie ikonki i nie da się już nic zrobić. Także widzimy się za chwilę. Dobra, już jestem z powrotem. Niestety jestem zmuszony do ogrywania tego arcydzieła na klawiaturze i myszce, czego ja generalnie bardzo nie lubię robić, no ale innej opcji nie mamy. Zaczynamy sobie nową grę. To jest ten sam styl cutscenek z tymi niebieskimi napisami, jak w Harrym Potterze, Kamieniu Filozoficznym i Komnacie Tajemnic. Dobra, starczy pierdolenia. Odpalamy gierkę. Donkey, we're back! Co jest? Czemu Shrek mówi ze szkockim akcentem? Nigdy nie grałem w tą grę w oryginale. Nie oglądałem nawet Shreka w oryginale. Ale czemu on mówi ze szkockim akcentem? Muszę zaraz aż sprawdzić. Czy Shrek jest szkodliwy szkotem? Shrek. O, jest tu jakaś informacja. Uznałem, że Shrek powinien brzmieć jak szkot, bo szkocki akcent jest charakterystyczny dla klasy robotniczej. Oj, mate! Tak, jest potwierdzenie. Onieśmielający fizycznie ogr ze szkockim akcentem. Dobra, lecimy. Jak tu się steruje? Prawym przyciskiem myszy się skacze, wsadem się biega, standard. A, napierdala się lewym. Dobra, zobaczymy co... Zobaczymy, co tam w kiblu słychać. Co jest, kurwa? Co jest? Widzicie jego cień? No, gdzie on jest? Tu jest, kurwa. A tam jest drugi, patrzcie, tam jest taki mały. I tu jest trzeci. Co jest? A tam jest kolejny, do góry nogami, kurwa. Dobra, ale nie marnujemy czasu na oglądanie kibla. Oj, mate! Przydałby mi się taki z politykami. Co jest grane z kamerą? No nie no, rozpierdala mnie ten cień. Ale którym się chwyta? Nie, lewym? Nie. Prawym? Nie. Okej. Gdzie on spierdala z tym cieniem? O nie. Blokuje się kamera. Jeb, jeb, jeb. No, jak prawdziwy szkot. Gdzie A, walking through water is hard. Jeb, jeb. No, batonik. No.
rozgałęzienie. Prawdziwy gracz najpierw sprawdzi tą drogę niewłaściwą, żeby niczego nie przeoczyć. Ale ja kurwa nie wiem, która jest właściwa. Hop, hop. A, są coins, more coins. Might. Fuck, dlaczego on nagle tak daleko skacze? Dobra, wyłaź. Kurwa. Dobra, wyłaź tu. Nie? Nie da się? Wygląda jakby odlatywał z tymi rękami. Kurwa. O! Okej, Danny DeVito, zapiszę grę u ciebie. O, jest dźwignia. Co jest? Dzięki, ośle. Kurwa mać. Co się stało? Po co ja tu przyszedłem? A tam mam iść. Sklepik jak w Bioshocku. Wow, nowy Bioshock zapowiada się naprawdę dobrze. A dobra, nie kupuję nic, tu wszystko jest drogie, ja mam 23... Zebrałem chyba wszystkie monety, jakie były możliwe. Jak można było na tym etapie gry kupić coś, co kosztuje 30 albo 45? Do widzenia. Hop, hop. Dobra, trochę skipnąłem. Zaatakowali nas jacyś bandyci po drodze. Nie przypominam sobie tego z filmu. Skąd oni wyszli? Co jest? Czemu oni rzucają? Co to jest? O, mamy problem z teksturami. Okej. Okay. Kurczę, pamiętam tą scenkę z czasu, kiedy właśnie byłem u kumpla, zanim jeszcze zajebałem mu tą grę. Graliśmy, był na tym etapie i nie umieliśmy ogarnąć, co, o co chodzi, ponieważ tu chyba jak się ubije tych randomowych, to właśnie to oni unikają. I nawet jak ich oklepiasz, to się nic nie dzieje. Także trzeba napierdalać tych, którzy mają koło. I chwilę nam zajęło, jak mieliśmy te 7 lat, zanim ogarnęliśmy... No i gdzie on to rzuci teraz? Mhm. Could anything else go wrong today? Nie mogę z tego, jak on mówi. Słuchajcie, jak nie lubię za bardzo zwiedzać miast, w sensie no, nie jara mnie oglądanie architektury, lubię zwiedzać przyrodę, to Edynburg jest chyba jednym z niewielu miast, w którym chciałbym zobaczyć, a nawet w którym chciałbym pomieszkać. Może nie przez całe życie, ale odrobinę trochę. Bardzo podoba mi się klimat tego miasta, jest taki inspirujący dla mnie. Dobra, jesteśmy na tym etapie, kiedy Shrek umówił się ze starym Fiony na polowanie, a deweloperzy wymyślili sobie poziomy z osłem, żeby trochę wydłużyć rozgrywkę. Przy czym jako dziecko nie przypominam sobie, żeby przeszkadzały mi takie zapchaj dziurska, więc myślę, że teraz też będę się dobrze bawił. Ominąłem monetki, kur... No dobra, dlaczego Shrek mówi po szkocku, bo to przypomina wieśniaka albo robola, brzydko mówiąc, a faktycznie wieśniacy w tym świecie nie mówią po szkocku.
Jest i kibel. Kible w grach wideo. To temat dla was, TV Gry. Dobra, teraz tu czy tam? A? I skąd te drzewa niby wyrastają? Zawsze mnie rozpierdala, jak w takiej grze przeciwnicy czekają tylko po to, żeby dostać w pierdol. Oni sobie tam po prostu chillowali na tej górce, czekali aż przybiegnie jakiś osioł specjalnie po to, żeby od niego w pizdę dostać. Kur... Niebezpieczna sprawa. Tego sobie nie przypominam z filmu. Można mu nakopać do dupy? O, nawet trzeba. Groźna muzyka w tym lesie. No, żyje. No, nie przypominam sobie tego z filmu. Może powinienem zrobić speedrun tej gry. O nie, zagadka logiczna. Kurwa, co jest grane? Dobra, no pograliśmy już w tę grę chyba tyle czasu, żeby móc sobie wyrobić na jej temat opinię. Czy może bardziej zweryfikować to, co pamiętam, tak średnio pamiętam, ale pamiętam z dzieciństwa, gdzie... Pamiętam, że wtedy całkiem ta gra mi się podobała. Generalnie, jeżeli chodzi o gry oparte na filmach, spotkałem się z gorszymi tytułami. To nie jest jakieś potężne gówno, natomiast nie wiem, czy ta gra ma coś jeszcze do zaoferowania poza tą pierwszą godziną rozgrywki. Ale mam w planach ogarnąć sobie jeszcze jakieś stare gry z dzieciństwa i nagrać z tego trochę gameplayów, także jeżeli wam się podobało, to możecie mi zostawić tutaj subskrypcję albo napisać jakiś komentarz na ten temat. Ja z pewnością o innych grach też nagram jeszcze takie materiały. Także na razie. Could anything else go wrong today?